Hej, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj porozmawiamy sobie o nowej edycji Hellevatora, dlatego że niestety w piątek przez problemy techniczne nie byłem w stanie wam nic z tego wrzucić na kanał. No i oprócz tego mamy sierpień, 1 sierpnia dzisiaj, więc postanowiłem ogłosić giveaway, jak co miesiąc zresztą, za używanie kodu twórcy na stronie homesyfygame.net. Po raz kolejny robimy sobie comiesięczny giveaway, tym razem właśnie na sierpień. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i dobrze, jeżeli chodzi o Hellevator, no to oczywiście w piątek o godzinie 16 wystartował. Ja z tego miałem streama, natomiast z tego streama ciężko mi było cokolwiek dla was ukleić, dlatego że niestety na początku były straszne lagi. Co chwilę nas tutaj wywalało. Chciałem tutaj w ogóle zrobić takiego maksymalne dopchnięcie, można by powiedzieć, jeżeli chodzi właśnie o naszego Magusia na W50, dlatego że nie oszukujmy się, no Maguś jest tutaj najmocniejszą naszą postacią w tym momencie, więc on w tym Hellevatorze dochodzi najdalej. Natomiast no mówię, były straszne lagi, co chwilę musieliśmy zmieniać konta i tak dalej, więc niestety no nie szło z tego nic fajnego ukleić, nie szło tam nic fajnego zrobić, zmontować, żebyście jakoś tam mieli przyjemność, powiedzmy, z oglądania. No ale właśnie co do tej nowej edycji Hellevatora, to tak naprawdę nic względem poprzedniej się nie zmieniło. Oczywiście przypominam, macie na SF Toolsie, zaraz wam tutaj pokażę, gdzie dokładnie, jak sobie wejdziecie na oficjalną stronę SF Toolsa, tą główną w sensie, no to macie tam coś takiego jak symulator windy piekieł, bo ja mam to po polsku. No i tam wybieracie sobie motyw, logujecie się tak jak do kalkulatora, do lochów zwykłego, wybieracie motyw, który w tym momencie to jest Limbo Plane, z tego co widzę, i po prostu sobie możecie sprawdzić, ile macie na konkretnego przeciwnika procent w tym Hellevatorze, czy jest go warto przeklikać, czy też nie. No ale oprócz właśnie tego nowego motywu, czyli tam chyba jakiś nowy przeciwników, zmienionych grafik i tak dalej, no to tutaj stricte technicznie w tej edycji nic się nie zmieniło. Stricte technicznie nic oczywiście nowego się nie pojawiło. Jak widzicie, ja tutaj na tym magu dopchnąłem wtedy w piątek do 315 poziomu, no i to był chyba taki mój max, w sensie już dalej nie dałem rady dalej dopchnąć. No ale jeszcze pod koniec oczywiście, jak tutaj będziemy już kończyć tą edycję, będę pewnie robił streama właśnie z zakończenia, no to wtedy spróbuję może coś dalej popchnąć, zobaczymy. Na razie jestem top 1 w gildii, na razie mam tutaj przewagę tych żetonów, więc nie ma tragedii ogólnie, nie ma tragedii, taki jest mój rekord właśnie na tym koncie, na tym magu, mając takie statystyki. No i w zasadzie tyle, nie? Mówię, jeżeli chodzi o Hellevator, no to tutaj wszystko działa tak jak działało, te etykiety tak samo. Mam oczywiście nadzieję, że wykorzystaliście kodzik, o którym film krótki był w piątek wrzucony o 16, no bo tam też dostaliście dodatkowe etykiety. Nie wiem, czy on nadal działa, czy już nie działa, nie mam pojęcia, tak szczerze. Chyba działał do niedzieli, więc raczej już w tym momencie nie. No ale był to fajny boost, jak ktoś śledzi kanał na bieżąco, to wie, że taki kod był i można było sobie fajnie rozpocząć właśnie ten Hellevator. No i co? Jeżeli chodzi o jakieś tam nagrody, to również jest strona. Myślę, że wam wrzucę może w przypiętym komentarzu, jak nie zapomnę. Tutaj sobie wpiszę, czy na pewno ja ją mam w dalszym ciągu. Tak, jest coś takiego jak stronka, która pokazuje po prostu nagrody z tego Hellevatora, poszczególne piętra. Zobaczmy, czy ona jest aktualna. Tutaj mamy piętro 306, więc na szybko sobie zjadę i zobaczę, czy faktycznie... Tak, dokładnie, tyle samo golda mamy, wszystko jest, no, wszystko jest tutaj aktualne, mamy statystyki przeciwników, więc po prostu w przypiętym komentarzu pewnie wam wrzucę i do tego kalkulatora, do Hellevatora, nazwijmy to, do tych procentów, do przeciwników, no i tak samo do tych nagród, będziecie sobie mogli sami sprawdzić, czy jest sens dalej przeklikiwać, czy dalej dacie radę, czy po prostu warto po jakieś tam konkretne nagrody i tak dalej, wiadomo jak to wygląda. Więc no, wszystko, jeżeli chodzi o Hellevator, to wszystko, oprócz zmienionego motywu, jakiś tam graficzek powiedzmy, no to tutaj większych zmian nie ma. Oczywiście mówię, no najbardziej tryhardujemy na S40, najbardziej tutaj na S40 chcę, żebyśmy, chociaż widzę, że od samego początku podczas tej edycji mamy sporą przewagę, no ale od samego początku chcę, żeby po prostu ten Hellevator tutaj nam szedł jak najlepiej. Tutaj oczywiście sobie leciałem na tych jedzonkach, które dają nam 10% więcej łupów za walki, no i to jest bardzo fajne, bo zwróćcie uwagę, mamy tyle żetonów, mamy tyle golda, no jak to sobie kupimy, no to się po prostu zwiększa, więc jak ktoś bardzo tryharduje, to warto jest
ciągle to kupować, zwłaszcza tam na takich przeciwników, na których nie musimy nic innego, żadnych tam boostów ani coś takiego, bo po prostu więcej tych żetonów dostajemy, no i dzięki temu no pomagamy jakoś gildii. Zobaczcie, że my tutaj mamy 60 tysięcy, Przex ma też prawie 60 tysięcy, no a pozostali mają po 50 około i mniej, więc po prostu no to, że lecimy tak mocno od samego początku i się tutaj staramy, no pomaga w tym, żeby gildia finalnie miała więcej żetonów i żebyśmy na pewno to pierwsze miejsce zdobyli. Chociaż no mówię, zazwyczaj tutaj na początku ta walka była taka, no tu niepotrzebnie kliknąłem za szybko, ta walka była taka wyrównana pomiędzy top 1 i top 2 gildią, no a w tym momencie mamy już naprawdę sporą przewagę. Oczywiście wiadomo, później jak już będziemy mieć jakieś problemy, jak już będą trudniejsi ci przeciwnicy, nazwijmy to, tu w ogóle maksymalnie do 288 doszedłem, no to wtedy już warto jakieś runki wymienić w broni, żeby tutaj się dostosować pod konkretnego przeciwnika. Warto zamiast tych właśnie czekoladowych monetek to kupować jakieś boosty do postaci, więc no, tak to po prostu wygląda, tak to się prezentuje, no i ja tutaj staram się jak tylko mogę to przeklikiwać. Oczywiście są takie konta, gdzie nie robi mi to różnicy i w sensie czego bym nie zrobił, to i tak jakoś tam gildii nie pomogę, żeby była wyżej, więc tam powiedzmy tak przeklikuję ile mogę i nie wydaję jakoś bardzo dużo grzybów tutaj właśnie na te jedzonka czy na klikanie w ogóle tego, no ale są takie konta, gdzie po prostu chcę więcej tego zdobyć, to są też jedzonka, w ogóle ta czekoladowa monetka zaokrągla w górę, więc jak załóżmy przeciwnik daje nam 3 jedzonka jakieś tam powiedzmy jak teraz cytryny były, no to dzięki tej monetce dostajemy też 4, więc no mówię, jedzonek mamy strasznie dużo, no i ogólnie strasznie to pomaga, nie? Więc jak ktoś powiedzmy ma budżet, może się tak bawić, no to można sobie tutaj no coś takiego kombinować. Jeżeli chodzi o jakieś tam inne rzeczy, no to o Elevatorze już wielokrotnie nagrywałem, przed chyba poprzednią edycją powstał taki kompleksowy poradnik, nazwijmy to, gdzie mówię o co chodzi, no ale Elevator nie jest skomplikowany, działa jak tornado, po prostu tutaj klikamy, mamy tutaj żywioły przeciwników, mamy nagrody, jakie dostaniemy za tego przeciwnika, jak go pokonamy. Mamy tutaj bardzo dużo jakichś skrzynek, jakichś surek do twierdzy, do kowala, no do wszystkiego ogólnie. Bardzo dużo owoców, tak jak widzicie. Więc jest to bardzo przyjemny event, nieskomplikowany. Tak naprawdę nie trzeba tutaj praktycznie w ogóle grzybić. Można sobie po prostu na bieżąco te etykiety zużywać i też będzie spoko. Więc tak jak wam wspomniałem, przyjemny event dla każdego, przede wszystkim dla graczy free to play. Dużo dzięki niemu można zyskać. No i tak to się prezentuje, nie? I tutaj jakiś, o zobaczcie, teraz mamy znowu 4 jabłuszka, a normalnie byśmy mieli 3, gdyby nie ta monetka. Więc mówię, no jeżeli chodzi o takie rzeczy, to bardzo przyjemny event, bardzo fajny, fajnie tutaj go sobie ogrywać, bo daje naprawdę ogromne korzyści dla postaci, bez porównania do legendarnego lochu, w którym jednak musimy naprawdę dużo zużyć powiedzmy jakichś grzybów i ogólnie no pieniążków, co za tym idzie, żeby tam jakoś powiedzmy fajnie to sobie ogrywać. Tutaj nie ma kompletnie takiej potrzeby, tylko pilnować właśnie tego, jak nam się te etykiety uzupełnią, no i też można naprawdę wiele z niego wyciągnąć. Dobra, teraz mamy woja, on nam jeszcze padnie, ten zwiadek nam też chyba padnie i na razie stop, może jeszcze dzisiaj na streamku sobie przeklikam. W każdym razie tak to wszystko wygląda. Dobrze, teraz przejdźmy do giveawaya. Tak jak wam powiedziałem, co miesięczny giveaway za używanie kodu twórcy, za to, że jak tam wchodzicie sobie na sklep internetowy home.syfygame.net, przypominam, no to macie coś takiego jak po prostu kod twórcy przy zakupie. Czy kupujecie jakiś pakiet, powiedzmy pakiet twierdzy, podziemi, jakieś tam pakiety na te wyższe poziomy, czy jak jest jakaś, nie wiem, promocja, w sensie, nie wiem, letnia wyprzedaż, zimowa wyprzedaż, no cokolwiek, no to przy każdym zakupie, tak samo klepsydry, tam teraz są jakieś większe pakiety z grzybami, no starają się ciągle coś tam dodawać, przy każdym zakupie możecie użyć kodu twórcy, tam rozwijacie kod twórcy, wpisujecie neutral, pokazuje wam się na zielono, powiedzmy, no w sumie na zielono po prostu, że twórca znaleziony, no i dzięki temu ja dostaję 5% od każdej transakcji. Nieważne, czy to jest transakcja za 2 dyszki, czy za 4 stówki, czy tam nawet za więcej w tym momencie można kupić. Bardzo wam dziękuję za każde wsparcie, czy właśnie takie mniejsze, czy większe. Jest to dla mnie bardzo, ale to bardzo miłe. No i właśnie co za tym idzie, robię te giveawaye co miesiąc w ramach podziękowania. No i teraz będziemy mieli ponownie 2 razy 200 PSC. 200 PSC do kogoś, kto mi wysyłał potwierdzenie, że używał mojego kodu. No i 200 PSC do kogoś z komentarzy, losowo. Po prostu z komentarzy wylosujemy sobie kogoś i również to 200 PSC zgarnie. Teraz tak, zasady są takie same. W ogóle screeny, jak używacie tego kodu, możecie mi wysyłać wszędzie, na Discordzie, na Instagramie, na mailu. Ja to wszystko dodaję na
publiczny kanał, no i robię sobie taką listę. Zacznijmy tutaj od początku. Jak się kończy poprzedni giveaway, czyli tak jak poprzednio skończyliśmy lipcowy, no to od tamtej pory już można do mnie wysyłać screeny i to już idzie na sierpniowy. Dlatego w tym momencie mamy tu naprawdę dużo osób. Ja tak na szybko przelecę, można sobie zatrzymać, można sobie, wiecie, sprawdzić, czy na pewno jesteście dopisani, czy nikogo tutaj nie pominąłem, no ale raczej nie mam tego w zwyczaju. No i właśnie, w tym momencie mam takich screenów bardzo dużo, bo aż 7. No i tu mamy pierwsze 53 osoby, potem pierwszych, w sensie no 106 po prostu, teraz 159, teraz mamy 212, teraz mamy 265 i teraz mamy 318. No i tutaj jeszcze końcóweczka, w tym momencie jest 325 osób, które będą brały udział, no po to jedno 200 PSC. Oczywiście przypominam, kto wysyłał do mnie screeny, kto jest na tej liście, również może pisać komentarze i brać udział, zwiększyć sobie tak jakby szansę i brać udział również w tym, no, giveawayu z komentarzy, no nie, bo ja to tak dzielę na pół, bo oczywiście są osoby, które wspierają poprzez kod twórcy, no ale sam fakt, że wy oglądacie, również mnie wspiera, więc też tym osobom chcę coś tam, powiedzmy, od siebie dać. No i dobra, tak to wygląda, tak się prezentuje lista, każdy sobie może, mówię, zatrzymać, prześledzić, czy na pewno jest dodany. Oczywiście jak ktoś mi wysyłał dawno temu screeny, no to będzie na początku, powiedzmy jakoś na początku lipca, no a im później, tym będzie dalej na tej liście. To również jest, powiedzmy, logiczne. Rozstrzygnięcie będzie, od razu powiem, za tydzień w poniedziałek. Ja tak wam zawsze daję tydzień, żebyście sobie na spokojnie wzięli udział, ogarnęli to i tak dalej. Więc za tydzień w poniedziałek na streamie pewnie zrobimy sobie rozstrzygnięcie. No i jak już ogłoszę na Discordzie zwycięzców, bo zazwyczaj tam ogłaszam i może w jakimś kolejnym filmie, no to wtedy będziecie mogli od nowa do mnie wysyłać screeny i to już będzie szło na wrzesień. Więc ja się staram, tak wiecie, w sensie no na wrzesień, bo mi się głos załamał. Staram się jakoś to tak zazębiać, żeby ciągle te screeny można było do mnie podsyłać i żeby ciągle na jakiś tam giveaway to szło. Oczywiście jak ktoś teraz jeszcze przez ten tydzień do mnie dośle, no to to będzie jeszcze szło na ten sierpniowy, no i będę tu dopisywał, wiadomo jak to wygląda. Dobra, no i tyle, chyba tyle, tak jak mówię, 2x200 PSC. Co musicie zrobić, jeżeli chcecie wziąć udział w komentarzu, to po prostu piszecie w komentarzu jakiś kontakt do siebie. Najważniejsze, żeby to nie był adres e-mail, dlatego że YouTube automatycznie wykrywa adresy e-mail i usuwa te komentarze, więc nie adres e-mail, najlepiej jakiś Instagram, najlepiej jakiś Discord i to w ogóle bez tych cyferek, bo teraz już można na Discordzie same nazwy użytkownika sobie ustawiać, więc też lepiej bez tych cyferek napisać, no żeby się z wami jakoś skontaktować, jeżeli dana osoba wygra, żeby miał kontakt do tej osoby, mógł napisać i po prostu wysłać PSC. To jest jakby logiczne. Co do zasad, no to wiadomo, jak ktoś na przykład, nie wiem, używa 3 razy tego kodu twórcy, 3 transakcje robi w miesiącu, no to tutaj ma 3 numerki. Jeżeli ktoś robi łącznie transakcje za 400, no to ma 1 numerek dodatkowo, więc jeżeli ktoś wysłał mi screena, jak kupił 1 pakiecik za 400, no to wtedy ma 2 numerki tak jakby. No takie są zasady, które już tłumaczyłem chyba 2 miesiące temu, żeby jakoś gloryfikować, może nie tyle co gloryfikować, tylko po prostu, no, dawać jakieś większe szanse osobom, które częściej wspierają za więcej, żeby one się nie czuły po prostu pokrzywdzone i nie były na równi z osobą, która na przykład kupi w miesiącu 1 pakiecik za 2 dyszki, no ale oczywiście taka osoba, która tylko ten 1 pakiecik kupi, również ma szansę. Mówię, ja każde wsparcie doceniam, nieważne czy to jest właśnie jakieś malutkie, czy takie większe, za każde wam serdecznie dziękuję, bo jest to bardzo, bardzo miłe dla mnie. No i tyle, nie? Mówię, za tydzień na streamku ogarniemy, rozstrzygniemy, ja wyślę PSC, zamkniemy giveaway sierpniowy i rozpoczniemy już giveaway, można powiedzieć, wrześniowy. Więc najważniejsze to piszcie w komentarzu kontakt jakiś do siebie, byleby to nie był adres e-mail, no i jakoś to ogarniemy. Nagrody, tak jak mówię, jedno będzie 200 PST do osób właśnie z tej listy, którą teraz widzicie. Możecie ciągle te screeny podsyłać do kolejnego poniedziałku, to jeszcze tu będę dopisywał, bo ja to mam w notatniku u siebie. No i drugie 200 PST będzie dla kogoś z komentarzy. Można brać udział nawet jak jesteście na tej liście, to powtarzam. Zresztą no ja te zasady mówię co miesiąc, powtarzam się, mówię to samo, więc jak ktoś regularnie śledzi, ten pewnie wie o co chodzi, a zawsze można do mnie napisać, czy to na PW, czy w komentarzu, dowiedzieć się coś, ja zawsze chętnie odpowiem, jeżeli ktoś nie będzie czegoś pewien. Także tyle, chciałem to ogłosić głównie, więc ogłaszam, za tydzień zobaczymy kto wygra, ja wam mówię, pięknie dziękuję za tak liczne, bo naprawdę dużo było tych osób jak widzicie, tak liczne używanie tego kodu twórcy, jest mi z tego powodu bardzo, bardzo miło.
No i po prostu dziękuję i oczywiście mówię, co miesiąc są giveawaye, zawsze można używać, zawsze można podsyłać i ja po prostu będę to zawsze do giveawaya dodawał, a nuż się uda, że ktoś na przykład kupi tylko za dwie dyszki pakiecik, a wygra 200 PSC, więc no to jest po prostu jako taki dodatek za wsparcie, wy to wpisujecie z własnej woli, nieprzymuszonej, ale no jakoś się staram właśnie odwdzięczyć za to, że tego kodu chce wam się używać, to tak w dużym skrócie, więc bardzo wam za to dziękuję, no i tyle, mam nadzieję, że się podobało, taki krótki odcinek. Subskrybujcie z dzwonem, oczywiście, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, właśnie, musicie subować też kanał i kciuka w górę zostawić, to też pamiętajcie o tym, żeby osoba, która wygra z komentarzy się nie okazało, że powiedzmy nie jest subem albo coś takiego, no bo jednak wypadałoby, żeby była, nie, więc kciuka w górę pod tym filmem zostawcie, suba z dzwonem zostawcie, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, możecie również no w komentarzu to pisać po prostu ten kontakt do siebie, jeżeli chcecie brać udział w tym giveawayu. I tyle. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, pięknie wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!